No cześć, tutaj Krakus. Wracamy do Gwiezdnych Wojen Powrotu Jedi. I nie przedłużając, koniec Endorogi. Gra swobodna. I spróbujemy tutaj zdobyć to, co możemy zdobyć. Tu podejrzewam, większość będziemy musieli zdobyć, zanim siądziemy na ścigacze. Ale pewnie nie jestem. Tutaj! Szukają generatora pola! Nie przydam się! A zobaczymy, jak te wyzwania. Co ja tutaj zrobiłem? Przeleć między nogami AT-AT? To już. To już pod koniec. To jak już będziemy na ścigaczach. Zadaj zjadowcom obrażenia, przeładowując generator. I ostatni. Użyj sztuczek Jedi, aby skłonić zwiadowców do walki między sobą. A, okej. Okay. Czyli trzeba użyć paniki na nich. To już kiedyś było. Poczujesz potęgę ciemnej strony. Stawia to niezrozumiały opór. Zobaczmy, jak nam to jest chyba tylko paczka z bronią, więc nie ma się co tutaj nad tym jakoś specjalnie. O. Blaster. Ale niezłe są te bronie. Dobra. Ale tu potrzebujemy. Kogo my to potrzebujemy? O, na przykład Lorda Vadera. Zaburzenie mocy. Mogę je wykorzystać. A wpływ zadziała na nich? Z doświadczenia wiem, że to musi być panika. A nie, jest. Zaliczone. Nie wiem, co zadziałało. Tam jest... O, akurat mam tego gościa. A tu przelatują jakieś... Zdobyłem jakąś kartę pamięci. A tam latają jeszcze jakieś te. Potrzebujesz łowcy nagród? Założę, coś mi mówi, że szukając klusków Kyber na jakiejś planecie strzelałem do tych ptaszydeł. Nie wiem, czy to nie było na właśnie tutaj na Endorze w wiosce Ewoków. Kocham odbierać nagrody. Co to? 2 na 5? Okej. Okay. Tutaj ta skrzynia. A, tu znowu potrzebuję tego czerwonego. Tam jest. Taki biedny sobie leży tutaj w krzaczkach. W ogóle nie zauważony przez nikogo. Dobra, jak to otworzyć? Aha, zniszczyć to. Dobra. Co dalej? Budować coś. A, i tutaj jest karta, dobra. Taran. A, to dopiero 4. Ale tu gdzieś jest niedaleko. A, no to jest banalnie proste. Bierzemy na przykład sobie... Ej, przestańcie latać tymi...
Blaster burzący. Kilka strzałów. I co my tu mamy w środku? Śpiącego oka. Ej! Śpi na moim mini zestawie. Złaś! Stary, jak cię obudzić teraz? Tu coś mogę wybudować. A, no tak, jedzenie. Tylko jedzenie może ewoków ruszyć. No, ekstra. No i to jest ostatni minikit. Tak jak mówiłem, zanim wsiądziemy na ścigacze. Tam chyba podczas latania ścigaczami jeden minikit można zebrać. Ale te większość tych głównych tutaj, no i tu jest... Tutaj robimy ostatnie wyzwanie. No to tyle, to tylko tyle było. Szybko, łatwo i przyjemnie. Aż dziw bierze, że tak, tak to się odbyło w moim przypadku. Więc wychodzimy z etapu, bo nie mamy tutaj czego szukać. Wszystkie wyzwania, tego uniknij, napięcia wewnętrzne i nigdzie nie jest bezpiecznie. Oraz wszystkie mini zestawy, za co dostajemy odpowiednią ilość klocków Kyber. Pięknie. Oby tak dalej. No to dzięki za oglądanie tego bardzo krótkiego, chyba najkrótszego z odcinków. Mamy już 3 z 5 zrobione. Kolejny, znowu 2 wyzwania już. Tutaj chyba zwróciłem szczególną uwagę na wyzwania i dlatego mam ich tyle zaliczonych. Jeden mini zestaw i mam jeden klocek Kyber. Nie mam prawdziwego Jedi, co może być sporym utrudnieniem. Zapraszam już teraz. Dzięki za oglądanie tego króciutkiego odcinka. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do zobaczenia.